pierwszy raz w ogóle coś takiego mówię publicznie, tak? Jakby, bo tak naprawdę takim argumentem, takim momentem, gdzie się rozstaliśmy, to jest w ogóle absurdalne, że to zrobić, ale momentem, kiedy on podpisał kontrakt z Bayernem Monachium, przedłużył kontrakt, już grając z Borussią Dortmund, w Bayernie Monachium, podpisał największy kontrakt w historii polskiego sportu, kontrakt pięcioletni na 100 milionów euro i zażądał ode mnie, żebym ze swojej prowizji jeszcze mu zapłacił dodatkowe pieniądze. Tak? I ja wtedy powiedziałem, że nie. No to on powiedział, to przestajemy współpracować. Nie? Więc ja powiedziałem, okej, no to przestajemy. Nie? I zakończenie naszej współpracy było w zasadzie 2 miesiące po podpisaniu tego najwyższego kontraktu. Nie? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiejszym moim gościem jest Cezary Kucharski. Witam bardzo serdecznie, witam panie Czarku. Witam państwa. Dzień dobry. Panie Czarku, od razu przejdę do pytania takiego konkretnego, żebyśmy tutaj wyjaśnili, co pan teraz robi, czym pan się zajmuje, czy pan jest teraz bardziej biznesmenem, czy pan jest bardziej agentem piłkarskim i czy jest pan jeszcze związany ze środowiskiem piłkarskim w ogóle? Nadal jestem w piłce, uczestniczę w życiu piłkarskim, robię nadal transfery, tylko trochę na innych zasadach, bardziej, że powiem, jak to się mówi modnie, staram się spinać, że powiem, różne tematy, wykorzystywać swoje kontakty, które zbudowałem przez tyle lat w piłce, ale nie ukrywam, że w tej chwili kręci mnie też biznes, budowanie nieruchomości, sprzedawanie. Chcę też się tutaj na tym polu sprawdzić i robię jakieś małe kroki w tym kierunku i to sprawia mi frajdę. A poza tym, że powiem, robię to, co lubię, z ludźmi, których cenię, których lubię, z którymi mam przyjemność przebywać. Staram się żyć w tym świecie takim pędzącym, bez jakiegoś wielkiego stresu. Oczywiście nie da się tego stresu uniknąć, tak? ale staram się eliminować każdy stres, który jest mi niepotrzebny. Dużo uprawiam sportu w tej chwili. Mogę się pochwalić, że jestem w najlepszej formie fizycznej od zakończenia kariery, czyli w sumie to będzie już 14 lat. To... Już pan mówił właśnie przed, jak rozpoczęliśmy, że już pan jest po aktywnościach dzisiaj wszystkich. Tak, dzisiaj rano o 9 zrobiłem trening 10 km biegu, w tym takie dwa interwały kilometrowe poniżej 4 minut, także mam nadzieję, że jak ten koronawirus, powiem, ta panika związana z koronawirusem gdzieś tam się zakończy, to wystartuję w jakichś zawodach na 10 km. O. I chciałbym zejść poniżej 40 minut na 10 km, co byłoby bardzo dobrym czasem w tym momencie. No i tak, no jakby... A w tym biznesie pan działa z ludźmi, na przykład, nie wiem, którzy też zakończyli kariery piłkarskie, to są ludzie też związani z piłką, z branżą, ale robicie coś innego, czy to są ludzie totalnie niezwiązani, pan się odciął trochę od tego środowiska? No nie, ja zawsze szukałem, że powiem, ludzi poza środowiskiem piłkarskim. Szukałem ludzi, którzy mają jakąś wiedzę na temat danej branży, czy know-how, które można wykorzystać. No to są relacje, które tak naprawdę zbudowałem dzięki piłce też, bo jakby w tym środowisku całe życie spędziłem. Jest mnóstwo kibiców,
których poznałem i którzy pomogli mi też w trakcie kariery już zbudować pewną niezależność finansową i to teraz kontynuuję też. Robię biznesy z kibicami Wisły Kraków, z Lecha Poznań, z UKS Łódź, Widzew Płódź, prawda? Tutaj, czyli te podziały zniknęły już w biznesie. Oczywiście, jakby czasami gdzieś tam przy piwie, przy jakimś temacie, tam sobie żartujemy, nie? Ale na takim poziomie, wiadomo, taki jakiś tam szydery, sarkazmu, ironii, ale to jest fajne, bo jakby wcześniej idziemy na mecz, obejrzymy mecz, później idziemy do pubu, kontynuujemy jakieś tam rozmowy, dyskusje i rzeczywiście się jakoś tam fajnie toczy i przy okazji robimy też jakieś biznesy, które dają po pierwsze satysfakcję, a drugie też no, jakby pieniądze. Domyślam się, że, bo wiem, że Pan wspominał, że bardzo Pan ma dużą satysfakcję i radość, podobną jak przy graniu w piłkę, właśnie z robienia tego typu biznesów, bo tak gdzieś też czytam, że Panu dużą satysfakcję sprawia. No tak, że jakby to jest, to jak to się mówi jak to często jest takie powiedzenie i faceci lubią mówić, że trzeba, mężczyzna powinien zasadzić drzewo, spłodzić syna i wybudować dom, nie? Więc jakby to traktuję, jakby budowanie, jakby traktuję jako taki element właśnie budowania domu, prawda? I nie ukrywam, że jak ze swoimi wspólnikami wybudowaliśmy fajny projekt biurowy w Krakowie i go sprzedaliśmy i on jakby cieszy się dobrą renomą w Krakowie, to była to ogromna satysfakcja. Nie? W tej chwili ten biurowiec to jest siedziba Narodowego Centrum Nauki, a dla mnie nauka i wiedza to jest coś, co w Polsce się bardzo, jakby mam wrażenie, zawsze zaniedbywało i jak poznałem tych ludzi, to środowisko Narodowego Centrum Nauki i tych naukowców, którzy są wspierani przez tą instytucję, no to tak też miałem taką satysfakcję, że jakąś tam cząstkę małą dokładamy jako swoja firma do wzrostu takiego znaczenia nauki też w naszym kraju i to była jakby jeszcze kolejna satysfakcja, której nie czułem nawet jak robiliśmy jakieś duże transfery piłkarzy, nie? No to były inne zupełnie emocje, nie? To jak mówię, to zbudowaliśmy i fajnie wszystko wyszło, no to poczułem się tak, jakbym grał na boisku. Nie? Tak. Czuje Pan, że Pan coś zostawia, że to dokładnie, jest... tak, że to będzie trwałe, że tak jak na przykład wielu kibiców Legii wspomina bramkę moją z Panathinaikosem, która dała awans do kolejnej rundy Pucharu UEFA, w ostatniej minucie po fantastycznym meczu, to taka fajna historia i ja wiem, że tą bramką przyszedłem do historii kibiców, znaczy do historii Legii i też w pamięci kibiców będę w zasadzie wiecznie. To tak samo jak coś się wybuduje, to też jest takie wieczne. O Cezarym Kucharskim krążą różne opinie w środowisku piłkarskim, ale to, co na pewno ludzie wspominali, albo czego nie można Panu odmówić, to, że zawsze Pan miał głowę do interesu. Zawsze gdzieś potrafił Pan, że tak powiem, dobrze zarządzać swoją karierą i na pewno pod kątem biznesowym, czy w ogóle zawodowym, po zakończeniu kariery szybko chyba Pan się odnalazł i nie było w ogóle problemów. To po pierwsze to wynika też z wychowania. Rodzice mnie tak wychowali, też środowisko, w którym się wychowywałem. W naszym domu nie przelewało się, nie mieliśmy luksusów, nie zawsze mogłem sobie kupić, nie wiem, buty do grania, najfajniejsze albo najmodniejsze, tak? Znaczy wtedy w ogóle nie było. Za dużego wyboru nie było, nie? Za dużego wyboru nie było, natomiast ja pamiętam, jak wychodziłem z domu, to właśnie i podpisałem pierwszy kontrakt z Siarką Tarnobrzeg, to
Ja w życiu nie przypuszczałem, że piłka może jakby grając w piłkę można zarabiać pieniądze. Tak? Ja marzyłem o graniu w Ekstraklasie. To były moje marzenia, a ja nie myślałem o pieniądzach wtedy, nie? Ale jak wychodziłem z domu mając 18 lat i to postanowiłem sobie, że ja chcę być po prostu niezależnym finansowo od moich rodziców, bo to były takie czasy, że jakby nikt nic nie miał, cała rodzina się zrzucała, nie wiem, na budowę domu, wszyscy sobie pomagali, moim rodzicom pomagali ich rodzice, czyli moi dziadkowie, więc którzy też niewiele mieli, nie? I to tak ja po prostu gdzieś tam w głowie mi zaświtała taka myśl, żeby to trochę inaczej jakby pokierować tą karierą. No i cieszę się, że udało. No, to ja nie jestem jakimś tam człowiekiem, który tylko zawsze wygrywał. Nie? Ja też na inwestycjach traciłem jakby środki i miałem nieudane inwestycje, bo nie ma takich, którzy tylko idealnie inwestują. Znaczy, a ta moja pozycja to jest, no bo ja zawsze rozsądnie podchodziłem, staram się rozsądnie podchodzić do życia. Ja nie jestem też jakby hazardzistą w tym sensie, że nie, że tam do kasyna czy tam nie chodzę, bo raz w życiu byłem w kasynie. Nie ryzykuje pan, rozumiem, dużo po prostu na nie, tyle, że... Nie ryzykuję, jakby zawsze rozsądnie podchodzę do życia i to było tak jakby w piłce. No, koledzy, ja pamiętam, jak przyjechałem ze Szwajcarii do Polski, to wszyscy moi koledzy kupowali sobie samochody i zmieniali samochody, bo zarabiali dobre pieniądze, jak awansowaliśmy do Ligi Mistrzów, tak? A ja pamiętam, poprosiłem, i to było takie zdziwienie w klubie, ja poprosiłem o samochód służbowy. Jeździłem polonezem po Warszawie jako piłkarz Legii wtedy, nie? Wszyscy się ze mnie nabijali, nie? Ale tak naprawdę to był najtańszy środek lokomocji. Samochód służbowy to jest... No tak, to jest najlepszy samochód. Najlepszy samochód, tak się mówi, prawda? I widziałem też, widziałem moich kolegów, którzy po prostu no, nie myśleli o przyszłości, nie? A kariera piłkarza, a ja zawsze jakby starałem się przygotować na koniec kariery, bo wtedy jest najtrudniej. Tak? Przyzwyczajenia są do dużych wydatków, do życia jakby, no, ponad standardowo, tak? Jakby dla przeciętnego człowieka. Tak? Bo dobrzy piłkarze bardzo dobrze zarabiają, jakby, otoczeni są jakimiś atrybutami, nie wiem, luksusu, prawda? Więc natomiast kiedyś kończą te dobre lata i trzeba wrócić do normalności. I wtedy jest najtrudniej. A pamięta pan taki przeskok finansowy swój największy i dodatkowo co ewentualnie pan sobie kupił za takie pieniądze? Czy był jakiś taki właśnie większy zakup? Tak, znaczy to tak. To było jak przechodziłem... Szwajcaria? Nie, jak przechodziłem do Hiszpanii, podpisałem czteroletni kontrakt ze Sportingiem Gijón i to już wiedziałem, że po prostu to moje marzenie o niezależności od rodziców się spełni. Tak? Ja już wtedy wiedziałem, że będę mógł sobie zainwestować chociażby w mieszkanie pod wynajem, które dadzą mi po zakończeniu kariery pieniądze z wynajmu, takie, za które będę mógł utrzymać siebie i rodzinę na dobre. Ale skąd pan wiedział, że warto wtedy, przecież nie było chyba menadżerów, tak nie było, którzy by podpowiadali, no to skąd pan wiedział, że warto inwestować w nieruchomości? No, dzisiaj to jest logiczne dla prawie wszystkich piłkarzy, bo to większość inwestycji piłkarzy, ale wtedy? Wtedy jak przyjechałem do Warszawy, też zacząłem grać w Legii, no poznałem dużo ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy budowali na przykład
budowali nieruchomości, budowali bloki, osiedla, prawda? I jakby też jakoś tam się zakumplowaliśmy i pamiętam, no, pamiętam kibica, do którego, któremu będę zawsze wdzięczny do końca życia, bo to on mi podpowiedział właśnie taką inwestycję, to jest Mieczysław Maliszewski, taki prezes znanej firmy kiedyś deweloperskiej Innsbruck SA, kiedyś taki potentant na rynku warszawskim. Był kibicem Legii, gdzieś tam się zakumplowaliśmy i sobie tam gadaliśmy i on mi powiedział, słuchaj, tutaj jest takie dobre, takie rozwiązanie, pomyśl o tym. No ja tam przeliczyłem zaraz i kupiłem u niego, bo akurat budował trochę mieszkań i to żona wykończyła i jakby, więc to jakoś tam zaczęło to działać. To był taki moment, że ja już wiedziałem, że jakby ten cel niezależności od rodziców zrealizowałem. No nie wierzę, że tylko pan polonezem przez długi czas jeździł. Wierzę, że jakieś lepsze auto też się pojawiło w pewnym momencie, kiedy pan sobie pozwolił na już to lepsze auto. No właśnie, bo ja pamiętam jeszcze takie zdjęcia czasem w internecie są, jak chłopaki tam z Legii wtedy, jak kupowali sobie auta i ten parking był taki, zawsze każdy przy swoim samochodzie gdzieś miał fajne, ciekawe zdjęcie. Szamo zresztą też opowiadał o samochodach. Tak. To ja kupiłem sobie właśnie po tym Polonezie, jak już tam, powiem, koledzy sobie wszyscy zmienili auta i tak, już powiem, było trochę wstyd przyjeżdżać ten Polonez na ten parking. To wtedy sobie kupiłem sportowe auto, takie pamiętam, srebrne Mitsubishi 3000, które wtedy było, można powiedzieć, takim jak dzisiaj z Ferrari na drogach, jak się widzi czerwone Ferrari, to wtedy było taki odpowiednik tej klasy auta. I przez jakiś okres miałem taki jak nie miałem dzieci, to jeździłem sportowymi autami, bo one były jakby dla młodego człowieka takie bardzo sexy, tak? Bo najczęściej luksusowymi samochodami sportowymi jeżdżą raczej starsi faceci, którzy mają już jakby... No tak, ugruntowaną pozycję. Ugruntowana pozycja, a tutaj to jest frajda, jak młody człowiek może sobie pozwolić na sportowe auto. Więc takie fajne emocje były wtedy. A w szatni domyślam się, że w tamtych latach dosyć dużo była taka, to znaczy szatnia specyficzna to raz, ale szyderka też potrafiła być, rozumiem. Zdarzało się, że ktoś kogoś po aucie gdzieś tam pożartował pewnie, albo o jakichś różnych rzeczach, żarty pewnie też były mocne. Nie, no, Legia była, szatnia Legii była jakby no, bardzo w tym sensie takiej szydery, ironii. To była bardzo specyficzna, bardzo silna i trudna, prawda? Bo tam w zasadzie każdy był obiektem szydery, tak? Tam jakby każdy dzień w szatni to była, wiadomo, przed treningiem, przed meczem, prawda? No, trzeba było jakoś tam się też rozluźnić, nie tylko myśleć o treningu, czy też o stresie, który tam towarzyszy piłkarzom, ale też więc cały czas w zasadzie była szydera. Pamiętam, no, nie było dnia, jak ktoś tam nie trafił na celownik drużyny i po prostu i to trzeba było naprawdę silnej psychiki, trzeba było się potrafić właściwie zachować, żeby jakby nie być taką ofiarą tej szydery, bo czasami nieodpowiednie zachowania albo reakcja na szyderę, ona wzmacniała w zasadzie tą szyderę. Nie? Niektórzy byli naprawdę, dzisiaj to by się pewnie, dzisiaj to by podlegało nawet pod mobbing niemalże, bo tam takie numery były, że potrafili naprawdę koledzy wyprowadzić niektórych z równowagi, nie? I to... Dzisiaj młodzi mogliby nie wytrzymać takiej szydery, mam wrażenie. Jak tak rozmawiam w ogóle z wieloma osobami z tamtych lat, to gdyby dzisiaj taka była szydera i takie podejście w szatni, jak było wtedy, to wydaje mi się, że mało kto by wytrzymał. No, to w tamtym czasie w szatniach często
Młodzież natrafiała nawet na przemoc fizyczną czasami, tak? Jak nie potrafiła się zachować albo źle młodzi ludzie odpowiedzieli na przykład na jakieś uwagi starszych zawodników, to często dochodziło wręcz do rękoczynów, tak? No ja w zasadzie, można powiedzieć, w każdej drużynie, w której grałem jako młody zawodnik, tak w zasadzie do 22 roku życia, to w zasadzie w każdej drużynie miałem konflikt ze starszymi kolegami, musiałem czasami uciekać przed pobiciem wręcz, prawda, no bo... No pan był krnąbrny. No ja tam tak, stawiałem się trochę, tak się powiem, nie schodziłem tak łatwo, że powiem, przeciwnikowi z drogi, nie? Więc zdarzało się. No ale szatnia Legii była wyjątkowa pod tym względem, nie? To była ilość silnych osobowości w jednym czasie, w jednym miejscu, w jednej szatni, to było coś niesamowitego. Do dzisiaj, dzisiaj oczywiście się z tego śmiejemy, no, bo spotykamy się też. Ja pamiętam jedną historię, jest ciekawą, jak jeden z naszych kolegów przyjechał samochodem żółtym, takim, pamiętam, na rynek polski wchodziło takie auto Renault Megane Coupé. Tak, no. Takie było trendy. To przez długi czas to auto było nazywane. Tak, fajne takie felgi, ono się tam, widać od razu było ten. No i tak pytamy się w szatni, czyje to auto? Kto przyjechał tym autem? Nie? Cisza, nikt się nie chwali. Nie? No i wchodzi Maciek Szczęsny z żółtą apaszką. Nie, Maciek Szczęsny? Maciek Szczęsny kupił sobie i wszedł z żółtą apaszką do szatni. I już tak wszyscy spojrzeli na Maćka, wszyscy wiedzieli, kto przyjechał z żółtym Renault Megane Coupé, nie? I po prostu wszyscy wybuchli śmiechem. Nie? Ale to przyznam, że ostatnia osoba, po której bym się spodziewał żółtego Megane. Maciek, dlaczego? Maciek był bardzo taki oryginalny, tak? Patrząc na Macieja Szczęsnego, postawnego faceta i patrząc na samochód żółtego koloru, to tak człowiek ma wrażenie, że no, niekoniecznie byłby to jego pierwszy wybór. Ale Maciek chyba lubił Renówki, pamiętam, bo później miał też Lagunę Renówkę, z tego co pamiętam, więc Maciek był, właśnie Maćka nie można skategoryzować pewnie, tak? Nie można w jakieś tam ramy, tak? Bo Maciek jest... Też ma taką duszę artystyczną, prawda? Bo tak, i muzyczną, tak. Dokładnie, tak, więc więc pan mówi, że nie spodziewa się, a ja na przykład spodziewam się. Mm-hmm. Spodziewam okay. się czegoś takiego. Wracając do takiego tematu związanego z tym, że pan był taką osobą, która potrafiła się postawić, która jest taka krnąbra często w opozycji do różnych opinii i do różnych osób. Ja mam wrażenie, że trochę też panu to zostało, bo do tej pory też mimo wszystko pan jakieś otwarte konflikty ma. Mamy tutaj Bońka, mamy Stanowskiego. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś taki konflikt, który pana gdzieś może razi, ale nie wiem, jak pan w kwestii tych takich tych osób, czy coś może się zmienić u pana, czy pan po prostu tak ma, czy to są naprawdę rzeczy, które pana tak rażą? Znaczy, jakby ja na przykład nie uważam, że mam jakikolwiek konflikt, nie? Ja po prostu mam swoje zdanie. Wie pan, opinia publiczna tak to postrzega, nie? Bo to nie da się jakby... Opinia publiczna, wie pan, jakby dla mnie opinia publiczna jakby tak naprawdę nie ma, jakby nigdy nie była wyznacznikiem, nie wiem, mojego postępowania, tak? No, jakby kiedyś, jak byłem młodym człowiekiem, tak, no to nie miałem świadomości, jakby, że jest coś takiego jak opinia publiczna, prawda? Że trzeba się, że powiem, brać pod uwagę, co się mówi, przypodobać się opinii publicznej, tak? No, że są z tego jakieś tam korzyści, tak? No, że można mieć z tego jakieś korzyści. No i ja po prostu ja zawsze taki byłem, zawsze jeśli coś robię, to wynika to nie jakieś tam jakby z kalkulacji, tylko po prostu no, chcę, jakby ja nie mam żadnego konfliktu ze Stanowskim czy z Bońkiem. Ja po prostu mam inne zdanie na wiele tematów. Tak? Ja rozumiem też te układy między nimi, tak? No, ja
Ja Stanowskiego nie wiem, nie czytam. Czasami ktoś mi tam podsyła, coś tam pisał, tak. W życiu pewnie nic pozytywnego mnie nie napisał, co też jakby świadczy o nim, tak? Jakby dla mnie po prostu, jeśli ja zawsze mówiłem, że Stanowski to jest taka osoba, która robi dużo złego polskiej piłce, tak? Bo sprowadza dyskusję do tak bardzo niskiego poziomu, emocji, prawda? Więc zbudował na tym jakąś tam swoją pozycje, takie są realia. No jeśli chodzi o Bońkę, no to ja po prostu mam jakby wiele nas jakby różni. No ja mam jestem innego typu człowiekiem. Ja jakby dla mnie nie ma autorytetów, nie? Jakby takich w sensie, że oni są zawsze autorytety są nieumylne, domyślam się. Nieumylne rzeczy, trzeba je tylko wielbić, prawda? No to jak się podchodzi do Bońka, nie? No bo Boniek był wielkim piłkarzem i za to się go, czy on gada mądrze, czy głupio, bo zdarza mu się to i to, prawda? Zawsze, no, ale zawsze się traktuje to jako wręcz jakieś objawienie, tak? Co on powie, nie? Więc chyba, ja wiem, co to jest opinia publiczna, bo też potrafiłem jakby sterować tą opinią publiczną. I to nie jest jakieś mistrzostwo świata, jakby sterowanie, tak? No, jakby ludźmi czy opinią publiczną, bo ktoś, kto w mediach pracuje, no to rozumie te mechanizmy i ja aby być też dobrym agentem, jak rozpoczynałem pracę agenta, to też pisałem felietony do gazety, miałem portal internetowy, miałem dużo dobrych relacji z dziennikarzami, prawda? No jestem w tej branży 30 lat, rozumiem, każdego znam, rozumiem mechanizmy. Jak chciałem coś opinii publicznej przekazać, coś, co było jakby, może nie w moim interesie, ale w interesie mojego zawodnika, no to przekazywałem, albo wręcz czasami handlowałem z dziennikarzami, jak na przykład chciałem coś przykryć, nie? No to nie jest jakieś wyjątkowa wiedza. To powiem panu, że pan powiedział chyba jeden z nielicznych szczerze, że coś takiego jest, bo mam wrażenie, że większość agentów piłkarskich się z tym kryje i nigdy nikt się nie przyznaje do czegoś takiego, żeby, nie wiem, rozmawiali z jakimiś dziennikarzami po to, żeby... Znaczy, to jest wiedza, większość osób o tym wie, ja też jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale nikt otwarcie o tym nie mówi. Żaden agent piłkarski chyba nie pamiętam, żeby tak powiedział, że no, mówiłem komuś, dzwoniłem do dziennikarza, żeby powiedział na przykład o tym i o tym. No nie, oczywiście nie robiłem to w ten sposób, taki... Umiejętny sposób pan to robił, domyślam jakby, się, nie? Nie wiem, prosty, jakiś tam bezczelny, no, tylko raczej no, znam człowieka, no to wiem, jak go też podejść. Rozumiem, tak? Czyli wiedział pan, do kogo zadzwonić, że który jest... Dokładnie, tak. Który się wygada pierwszy. No i to jakby to działało, prawda? Czasami obrywałem w zasadzie od niektórych, czy też od opinii publicznej, że coś tam próbuje, nie wiem, rozgrywać jakieś tematy, na przykład, nie wiem, jak pojawiały się zainteresowania, informacje o zainteresowaniu wielkich klubów lewandowskich, nie? No to wszyscy myśleli, że ja to wypuszczam, bo mam jakiś tym cel, nie? A to po prostu czasami po prostu żyło swoim życiem takie informacje, tak? Ktoś tam po prostu tworzył, coś musiał napisać, więc tworzył jakąś plotkę, nie? I to tam później żyło i to czasami trzeba było tylko po prostu umiejętnie to wykorzystać, nie? Dobrować. Tak. Więc patrzę na naszą piłkę, no to jest taki układ medialno, trochę działaczowsko, które tam sobie, że powiem, rządzi tą piłką, nie? No tam, że powiem, ta piłka sobie dryfuje, tutaj nie ma takich, moim zdaniem, o to miałem największe pretensje jakby do tak naprawdę do Bońka, że to nie jest osoba, która coś zmieni w polskiej piłce, tak, że ona jest jakimś geniuszem i spowoduje zmiany w polskiej piłce, że ta polska piłka, no bo jak na przykład, jak się patrzy na niemiecką piłkę, prawda, no to tam
patrzy się na siermiężną piłkę niemiecką wiele lat temu, 26 lat temu, tak, grali siermiężną piłkę, czyli bardzo byli dobrze przygotowani fizycznie, taktycznie, tak, i to była ich, a dzisiaj to są Brazylijczycy, którzy są świetnie zorganizowani, w zasadzie bardzo dobrą technikę posiadają, prawda, są tak samo świetnie zorganizowani i przygotowani jak kiedyś, prawda, dlatego to widać różnicę, widać, że na przykład, nie wiem, w Szwajcarii jak zmieniono piłkę, w którymś momencie zmieniono piłkę, no to Szwajcaria, mimo że jest nowy kraj, no to jednak ta piłka poszła zdecydowanie do przodu. W Polsce tego nie ma i nie będzie. Tak? Bo moim zdaniem ten układ, który jest w tej chwili rządzi naszą piłką, no oni nie potrafią tego zmienić. Tak? Oni są zadowoleni ze swojej pozycji, ze swoich zarobków, prawda? I tam tacy, załóżmy, którzy się tam stawiają, no to zaraz są tam, że powiem, nie wiem, sekowani, tam taki Stanowski napisze tam parę artykułów, nie, i już jest ten gość tam spacyfikowany, nie, ktoś to by coś chciał na przykład dobrego zrobić w tym środowisku, nie, więc no. Ja przyznam szczerze, że im dłużej, im więcej osób poznaję ze środowiska, im dłużej w tym jestem, im bardziej się zagłębiam, tym niestety widzę dużo jakichś takich, nie chcę powiedzieć to patologii, ale różnych układów, układzików. Ale ja staram się być zawsze niezależny, jestem dziennikarzem, jakby jestem totalnie od ja nie potrzebuję tutaj być, mogę być, nie muszę, po niczyjej stronie nigdy nie jestem. Ale też różne rzeczy mnie ciekawią i staram się gdzieś to tak zagłębiać, żeby zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. No ale patrząc na to, bo to też nie jest trochę moja rola i tego kanału, żeby rozstrzygać bieżące rzeczy, bo też wielu dziennikarzy pana pytało o kwestie tych nieporozumień, o to, jaką pan ma pomysł i tak dalej, ale czy pan w ogóle na przykład na dzień dzisiejszy nie widziałby swojej kandydatury na prezesa PZPN w takim razie? Nie. W ogóle nigdy mnie rola działacza PZPN-u nigdy mnie nie interesowało, no bo ja czuję się dobrze sam ze sobą, jak jestem niezależny od innych, nie muszę wchodzić w jakieś tam układy, nigdy to nie pociągało, tak? No ale był pan jakby taką trochę osobą wspomagającą Wojciechowskiego, prezesa... No tak, wcześniej Kosyckiego, później Wojciechowskiego, no. Prawda? No bo jakby w demokracji, w jakiejś tam w rozwoju jakby ważna jest dyskusja, prawda? Możemy się ścierać, kłócić, prawda? Ale dyskusja jakby pcha nas do przodu, prawda? No, jeśli jest jeden kandydat, to w zasadzie to nie ma rozwoju, prawda? Więc tutaj jakby ja z tego punktu widzenia zawsze podchodziłem do, nie wiem, czy jak się zaangażowałem w Kosyckiego, czy też Wojciechowskiego, prawda? No to musi być jakaś konkurencja, żebyśmy szli do przodu, tak? No jak nie ma konkurencji, tam sobie, że powiem, wybieramy... Żeby nie było monopolu, panu chodzi, domyślam się. Znaczy to ma sens, bo w biznesie to jest też istotne, żeby nie było monopolu jednej firmy, tak? Jakby to rozumiem, ale nie zawsze, pytanie, czy to zawsze były dobre wybory. A w piłce jest monopol, tak? Monopol dziennikarski? Monopol dziennikarski, monopol związkowy? Związkowy, działaczowski, prawda? No, to jakby to jak ktoś obserwuje polską piłkę, no to no taki Stanowski pisał, załóżmy, jak był lato prezesem, prawda, że tutaj czy Listkiewicz, że to są stare dziadki, prawda, baronowie, albo to była taka narzucona narracja opinii publicznej, tak? Dzisiaj się nic nie zmieniło, nie? Ale się inaczej pisze, prawda? Więc bo jest Boniek, bo są lepsze, załóżmy, garnitury, prawda? I nie wiem, jest Lewandowski, który tam w zasadzie przykrywa wszystko, tak? No, dzisiaj jak mówimy Lewandowski, no to wszyscy, większość opinii publicznej myśli o piłce dobrze. O sukcesie polskiej piłki. Znaczy ja domyślam się, co pan ma na myśli, że pan w zasadzie jest to jakaś taka opinia na zasadzie, że to jest prawie to samo, tylko opakowane inaczej, domyślam się. Czyli my sportowo
sportowo reprezentacja jest w tym samym miejscu, co albo trochę gdzieś pewnie koło tego, co była za Laty, za Listkiewicza, mimo że mamy genialnego piłkarza Lewandowskiego. A polska liga to jest... takiego dramatu nigdy nie było. Ale przecież pewnie w opinii publicznej nie ma takiego wrażenia, tak? Nie ma takiego przekonania. Tak? A dzisiaj nasza liga jest gdzieś tam jakby koło trzeciej dziesiątki w Europie, a jesteśmy szóstym krajem, jeśli chodzi o pewnie w Europie pod względem mieszkańców, tam, którzy mieszkają. I nie zapowiada się, żebyśmy szli do przodu. Tak, tak naprawdę największą zmianę w polskiej piłce to zrobiło państwo za środowisko piłkarskie, bo państwo budowało piękne stadiony, znaczy państwo i samorządy, bo jak była organizacja Euro 2012, to powstało kilka stadionów i też był taki boom na budowanie stadionów. No i państwo wypleniło korupcję z piłki. No? Natomiast samo środowisko nie potrafiło, patrząc na stadiony, na ilość ludzi, którzy przychodzą, prawda? Środowisko piłkarskie nie potrafiło przygotować produktu, żeby na tych stadionach pokazywać, tak? Bo przecież mamy problem z frekwencją, z zainteresowaniem, tak? Mamy te same problemy, co kiedyś z chuliganami, z bandytami, z bójkami, prawda? No, troszkę w innej formie zakładam. Znaczy ja oczywiście zostawiam tę opinię, bo każdy może mieć swoją i ja właśnie zawsze chcę usłyszeć mojego gościa opinię. A gdyby pan miał na przykład dzisiaj wysunąć swojego kandydata, takiego totalnie, jakby pan miał w ogóle wybrać kogoś sensownego ze środowiska piłkarskiego według pana, albo ewentualnie spośród tych, którzy prawdopodobnie będą startowali, bo na dzień dzisiejszy to jest Marek Koźmiński, tak, zgłosił swoją kandydaturę, Cezary Kulesza, czy w ogóle po której stronie pan staje, albo miałby pan, mówię czysto teoretycznie, w ogóle jakiegoś swojego kandydata, który mógłby się pojawić jeszcze? Ja myślę, że tak, że jakby no, Marek Koźmiński to jest jakby kontynuacja tego układu, który jest, tak? Czyli to, co w tej chwili jest, to są rządy tej samej ekipy, czyli Bońka ekipy, a Kulesza to jest, można powiedzieć, taki kandydat z profesjonalnej piłki, tak? Ekstraklasy. I być może to byłoby dobre rozwiązanie, gdyby zawodowe kluby miały trochę więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o układanie tej naszej piłki. Nie działacze, powiem, 70-letni czy 80-letni, czy też którzy tak naprawdę, którzy jedno, że nie wiedzą, jak tą piłkę zmieniasz, tak? A drugie, tak naprawdę oni moim zdaniem są tak naprawdę po to, żeby tam trwać, żeby tam administrować bardziej tą piłką, niż pchać do przodu. Natomiast ja jestem fanem wszystkiego, co jest prywatne. No? I tak naprawdę jak byłem też politykiem, no to uważam, że jak najwięcej firm, instytucji, spółek Skarbu Państwa należało po prostu oddać w prywatne ręce, bo wszystko, co jest państwowe, ono się wolniej rozwija. Tak? Dlatego też być może z punktu widzenia takiego rozwoju piłki dobrze byłoby, gdyby większe wpływy na to, co się dzieje w polskiej piłce, mieli prywatni właściciele polskich klubów. No więc z tego punktu widzenia taki Kulesza byłby lepszy niż Marek Koźmiński, który tak naprawdę daje twarz tym wszystkim tam działaczom, którzy tam, czy powiem, fajnie jest, no bo się tam jakoś tam ta piłka kręci. Mhm. A jest jakiś jeszcze taki kandydat, jakkolwiek panu ktoś kiedyś przychodzi, albo on próbował pan kogoś namówić, albo widział pan kogoś, kto stwierdza: słuchaj, no dobrze, gdybyś ty wystartował, naprawdę, ale no niekoniecznie chciałby się zgodzić? Znaczy, ja nie mówię, że jest, ale może pan ma kogoś takiego, czy nie? Nie.
Znaczy, ja uważam, że młodsza generacja piłkarzy powinna się jakoś tam bardziej zaangażować. Może mniej generacja, która tam się niosła jakieś sukcesy sportowe, gdzieś tam międzynarodowe, typu Olimpiada, Mistrzostwa Świata, tak jak na przykład no, ekipa Laty czy Bońka, ale może bardziej pracowita, tak? Bardziej, która chciałaby coś nowego wnieść do piłki, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o... To może odwrócę trochę rolę, bo może nie tyle co rolę, ale odwrócę trochę sytuację, bo wiele tu się mówi o tym, że pan się nie zgadza z tym, oni się nie zgadzają z panem i to tak mniej więcej wygląda. Ale czy jest w ogóle coś, co mógłby pan powiedzieć na przykład pozytywnego, nie wiem, albo coś, co stwierdza pan, że się pan zgadza akurat w tej kwestii na przykład z Bońkiem czy z Krzyśkiem Stanowskim? Czy jest w ogóle coś, co pana zdaniem mogłoby takiego być? Ale oni tak często zmieniają zdanie no. Na różne tematy, że ja tak naprawdę nie wiem, jakie oni mają opinie, prawda? Jakby, no mówię, ja Stanowskiego bardzo mało czytam. Jak on mi tam gdzieś tam coś rusza, no to ktoś mi tam zazwyczaj podsyła jakieś informacje, więc tak naprawdę moim zdaniem ten gość nie ma żadnych opinii. Tak, jego opinie jakby wynikają z takiej kalkulacji, z kim może zrobić jakiś tam biznes deal, z kim, do kogo może wyciągnąć jakąś kasę, tak? No i wtedy jest jego tam, powiem, sprzymierzeńcem, prawda? Więc natomiast jeśli chodzi o Bońka, no to to wydaje mi się, że potrafił jakby dużo wyciągnąć od sponsorów dla, załóżmy, dla federacji, prawda? Czyli te kontrakty, myślę, że one były na dobrym poziomie podpisywane, prawda? Jakby też to było jakby mądrze jakoś tam dobrze negocjowane i myślę, że to jest na pewno na plus. Tak? Natomiast jakby tak naprawdę niewiele się moim zdaniem zmieniło od czasów Grzegorza Laty, tak? Może po prostu jest inaczej, znaczy na pewno skutecznie Boniek tą opinią publiczną steruje. No, to trzeba mu przyznać, że to jest tym skuteczny, ale dlatego ma Janusza Basałaja, tak, który tam jakby na tym się zna też wszystkich dziennikarzy, więc jakby tak naprawdę robi to, co w czym jest dobre i to tego na przykład Lato nie miał, prawda? Nie miał takiego oficera, że powiem, propagandy, że tak powiem, tak, który by, załóżmy, no, nie wiem, finał Pucharu Polski, który na którym są burdy, na którym strzelają do siebie racami, jest problem z wejściem na stadion, sprzedać jako sukces. Nie? No, za Latę byłaby wielka afera, a tutaj za Bońka czy Janusza to jest tam jeden dzień, temat następnego dnia znika. Mhm. No, muszę przyznać, że nie jest panu aż tak łatwo powiedzieć coś pozytywnego, ale trochę pana próbowałem podpuścić, żeby może coś tam się udało, ale zupełnie rozumiem i wiem, że to też niekoniecznie oponenci mogliby też powiedzieć pewnie coś pozytywnego, bo jakbyśmy ich zapytali, to pewnie też szukaliby jakichś tam raczej negatywów. Ale zupełnie nie o to mi chodzi, żeby tutaj teraz wzbudzać jakieś większe kontrowersje. Ja myślę, że też chciałem przyjść do tematu, który jest trochę dla widzów najbardziej interesujący zawsze i to widzowie najbardziej lubią ten temat, pewnie z panem związany poniekąd i z jednym z najsławniejszych piłkarzy w Polsce.
Ale też jestem ciekawy, jak bardzo już Pana męczą albo te pytania o Roberta Lewandowskiego, bo sądzę, że Pan był pytany przez ten okres współpracy z Robertem naprawdę non-stop praktycznie, tak? Znaczy w zasadzie to mnie jakby nigdy nie męczyło, nie? Jakby traktowałem to jako po prostu element jakiejś swojej pracy i tak naprawdę wręcz obowiązek, więc to nie jest jakby dla mnie męczące, bo generalnie cała historia jakby dla mnie jest bardzo dobra i bardzo pozytywna, więc jakby ja tak do tego podchodzę, tak? Jakby z dzisiejszego punktu widzenia, z lekkiego takiego dystansu, nie? To ja jakby nie mam problemu na jakiekolwiek, znaczy na odpowiedź na jakiekolwiek pytanie zadane w tej chwili o Robercie, czy to całą historię, którą tam żeśmy przeszli. Mhm. Dobra, no to byłem ciekawy tego, bo wiem, że to jest tak, że ten temat naprawdę jakby najbliżej był Pan jego, więc zakładam, że dziennikarze po prostu drążyli od każdej strony możliwej, więc pewnie tak, tego... To jest ciekawe, bo oni drążyli właśnie nie? z każdej strony. Tak, no bo to jest jakby tak naprawdę to wszystko było powierzchowne, tak? Tak naprawdę... To, co dziennikarze przekazują opinii publicznej, to jest takie wszystko tak naprawdę powierzchowne, tak? Więc nie ma moim zdaniem dziennikarzy w Polsce sportowych, którzy drążą tematy. No te piłkarskie, muszę przyznać, ja zauważyłem, że no ja akurat na przykład to, co zauważyłem, bo był tu Dominik Panek, który zajmował się na przykład piłkarska mafia blog i na przykład no to jest w końcu nie do końca dziennikarz sportowo-piłkarski i na przykład ten temat, nie wiem, czy on jest wykorzystany w pełni, czy nie jest, ale on też w którymś momencie po prostu, ja rozumiem jakby to, że to nie jest temat już dzisiaj nośny, bo to było, nie wiem, 20 lat temu i to się może nie kliknie, prawda, no bo dzisiaj tak to niestety funkcjonuje, tak to działa, pan powie kontrowersje, to się będzie lepiej oglądało i tak dalej, no tak to niestety przykro funkcjonuje i niekoniecznie ta merytoryka zawsze się sprzeda, ale on tu siedział i faktycznie jak sobie pomyślę, który dziennikarz tak naprawdę mocno to drążył, nie, bo tu Dominik zrobił naprawdę robotę niesamowitą w tym. Nie, znaczy, no, to trzeba poświęcić trochę czasu, pracy, prawda? Dzisiaj myślę, że też redakcje niekoniecznie mają na to pieniądze, prawda? Trochę się to pewnie po prostu też zmieniło, taka jest polityka. No. No, taka jest polityka też, to jednak to nie jest taki przyjemny dla piłki temat jakby tej korupcji w piłce, prawda? Tak, więc stąd też każdy związek, ja rozumiem związek piłkarski, który chce odsunąć te negatywne informacje, no bo skoro buduje pozytywny przekaz o tym, co się dzieje w związku, a tutaj jest jakiś dziennikarz Panek, który cały czas przypomina, że tutaj korupcja była i tutaj jest tylu skazanych, a tu jeszcze paru jeszcze w piłce funkcjonuje i tam gdzieś tam wszyscy przymykają oko na to i tak raczej jak jest coś kontrowersyjnego, no to się nie wypowiadamy na ten temat, nie? Więc ja to, albo na przykład temat Wisły Kraków i to, co ten materiał, który Szymon Jadczak pokazał w TVN-ie, prawda? No przecież wszyscy wiedzieli, dziennikarze, wszyscy opinie w tym środowisku wiedzieli, co się dzieje w Wiśle Kraków, nie? Że tam bandyci rządzą, że robią tam jakieś wałki. No, wszyscy wiedzieli, tak? Tylko nikt nie miał może odwagi o tym napisać, prawda? Albo nie chciał się wgłębić, nie był tak zdeterminowany, bo teraz ma tak powierzchownie można napisać i jestem usprawiedliwiony. Mm-hmm. No to jest też na pewno temat, który pewnie byśmy mogli tu porozmawiać jeszcze z godzinkę. Ja chcę wrócić trochę do wątku Roberta, bo na pewno no, kibiców to zawsze interesuje. Nie zarzuciliby mi, że był Cezary Kucharski i nie zapytałem o to byłoby, wie pan. Więc pamięta pan w ogóle ten moment, w którym pan poznał Roberta i rozpoczęliście w ogóle współpracę, jak to było? No bo Robert, zakładam, że był totalnie innym człowiekiem niż jest teraz. Może nie totalnie, ale mam na myśli, że był no, pewnie chłopakiem, który... Nie, no,
Całą historię pamiętam, no bo byłem bardzo jakby zaangażowany i dużo czasu poświęciłem. Ja poświęciłem jakby w zasadzie jemu, jego rodzinie i jakby więcej czasu chyba niż swojej rodzinie, prawda, w tamtym czasie, tak? No bo jakby byłem zaangażowany jakby tą pracą i piłkarzami, i tymi wyjazdami na mecze, na negocjacje, jakieś spotkania i tak dalej, więc jakby to pamiętam, jakby, bo ja pomagałem po prostu innemu piłkarzowi tam, który przyjechał gdzieś z zagranicy na testy i po prostu zawiozłem go na trening do Pruszkowa i na hali w Pruszkowie gdzieś tam stałem z prezesem wtedy Zdjęcia Pruszków, Sylwiuszem Orlińskim. I tak patrzyłem się na tych chłopaków z Nicza i tam ktoś tam biegał, fajnie się poruszał i fajnie uderzał piłkę, była jakaś tam gierka na hali, tak? Ja mówię, kto to jest ten gostek? No, Lewandowski, nie? No i tak się zaczęło, nie? I tak później zacząłem z nim rozmawiać, obserwować go, nie? I tam grał w tym Zniczu Pruszków, my się poznaliśmy, rodzinę poznałem, dziewczynę, obecną żonę, Anię i tak dalej, więc jakby tak doskonale to wszystko pamiętam, nie? Te wszystkie spotkania, rozmowy. Wtedy powiedziałem, no pamiętam nawet w którym miejscu i w jakim towarzystwie, że będzie wielkim piłkarzem, większym niż sobie potrafię wyobrazić. A to było widać naprawdę na tamtym etapie? Ja wiedziałem, nie wiem skąd, ale pamiętam jak ten Bonie, którym rozmawialiśmy, Lewy poszedł do Lecha Poznań, bodajże w każdym debiucie strzelał bramkę i w debiucie w Lechu strzelił bramkę, która została z Bełchatowem bramką roku. Tak, to piękna bramka, no, piętką, no. Później strzelił w europejskich pucharach, w reprezentacji Polski, nie? I tam w każdym meczu bramkę strzelał, nie, i ten, no i zadzwonił do mnie Boniek, nie, i mówi, ty, kto to jest ten Lewandowski, nie, ja mówię, słuchaj, to będzie większy piłkarz niż ty. Ja mówię, wtedy oczywiście się zaśmiał, nie, ale ja w to wierzyłem i tą historię puściłem też w eter, bo później też dziennikarze zaczęli to wszystko tam komportować. No, dobry lead. Tak. I to zadziałało, nie? Bo pamiętam, jak szedł do Dortmundu, to prezes Dortmundu Joachim Watzke przy jakiejś tam luźniejszej rozmowie do mnie mówi, Cezary, wiesz co mi powiedział prezes Romy? Ja mówię, no co, o Lewandowskim? Mówię, pogratulował mi kupienia drugiego Bońka. Także to tam Bonik pewnie tam sprzedał. Aha, okej, okay, dobra. Bo też Bonik chciał go do Romy go tam sprzedać, nie? Więc pewnie sprzedał też taką historię, nie? Że tutaj jest piłkarz na miarę. Badał trochę teren pewnie też, nie? Na miarę Bońka, nie? Więc to zaczęło jakieś tam żyć. Nie? No, więc jakby, nie wiem, jakby ja sobie piszę notatki, notabene z tych naszych historii, bo tam mam kilka propozycji napisania książek nawet. Książki o tej całej historii. Być może kiedyś tam, jak powiem, będę siedział w domu i będę się nudził, może coś tam skrobne. Nie? Mm. Ja sobie robię, jakby, żeby pamięć. A żeby zapamiętać. Że powiem, pamięć jest ulotna, więc żeby nie zapomnieć, to sobie robię czasami notatki z tych historii, które tam przeżywaliśmy. Ale to był, zakładam, skromny chłopak, co najmniejszy, że jestem w tym samym wieku co Robert i tak mam fajnie, że się myśli o kimś, kto jest rówieśnikiem i patrzy na tą też karierę, ale on był, domyślam się, skromnym chłopakiem. Na ile to zainteresowanie menadżera go, jakby wielu menadżerów się nim interesowało, na ile to zainteresowanie go, jak pan go przekonał, czy ewentualnie on był chętny na tą współpracę, nie był, jak to wyglądało? No gdzieś tam, ja nie wiem tak naprawdę, czym go przekonałem, no bo on tam nie był wylewny nigdy, więc gdzieś tam kiedyś czytałem w jakimś wywiadzie, powiedział, że go przekonałem dlatego, że grałem w piłkę, byłem na Mistrzostwach Świata, byłem piłkarzem, nie? I, a kto tam koło niego się kręci, to nawet, szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem i nigdy się tam tym nie... jakby nie interesowałem, nie? Więc na początku był skromny, wręcz zakompleksiony, niepewny siebie,
taki trochę niewierzący w swoje umiejętności, prawda? No bo on tam był krótko po tym, jak go Legia pozbyła, znaczy Legia się z niego jakby pozbyła go, tak, trafił do Pruszkowa, miał jakąś kontuzję, siedziała na ławce przecież w tym Pruszkowie, nie? Tam byli inni i tak jakby długo czasu trwało, jak on tam w tym Pruszkowie gdzieś tam zaczął strzelać bramki, więc cały czas siedziała w nim ten taki w jego rodzinie taka te takie złe emocje do Legii, że tutaj został, że powiem, skrzywdzony, ta cała rodzina przeżywała to, prawda? Jak trafił do Lecha i zaczął strzelać bramki, no to i to się jakby dalej tam gdzieś działało, no to ja jakby, mówię, tak bardziej w żartach sugerowałem, żeby tak naprawdę być wdzięcznym Legii za to, co zrobiła i tam na każde święta wysyłać podziękowania, prawda? Bo pewnie inaczej by się to potoczyło, gdyby w tej Legii został. A negocjacje z Lechem jak wyglądały? To było tak, że to zainteresowanie w Pruszkowie Robertem było już jakieś, czy Lech był najbardziej zdeterminowany? No bo tutaj legenda o Franciszku Smudzie, który przypisuje sobie zasługi, nie przypisuje, różnie to bywa. No, tych zasług każdy próbuje sobie dołożyć na temat Roberta i każdy do tej tą cegiełkę próbuje gdzieś tam włożyć. Jak to wyglądało a propos tego jego pierwszego ruchu już właśnie w tę stronę? No, tak naprawdę, i na ile pana była też rola w tym w ogóle? Tak naprawdę wszystkie kluby w Polsce go chciały. Wszystkie. Wszystkie kluby ekstraklasy go chciały. Tam były też zagranicy. Już wtedy były z zagranicy? Tak, już wtedy były zainteresowane z zagranicy, prawda? A może pan powiedzieć, kto konkretnie się interesował? Jakieś tam Szwajcaria, jakaś Grecja. No, domyślam się, że to nie był top jakiś, nie? Ale... Niemcy, prawda? Jakieś tam nieznaczące jakieś firmy. Rozumiem. I to było tak, że my się wtedy jakby poznawaliśmy, prawda? Więc on jest człowiekiem nieufnym, więc on mi tam nie ufał w tych negocjacjach, prawda? On tam prowadził za moimi plecami rozmowy z innymi klubami, więc jakby tutaj był dodatkowy jeszcze jakby trudny ten element, prawda? No bo tam kluby używały takiego argumentu, że ja tam w ogóle nie myślę o karierze, tylko o pieniądzach, prawda, o prowizji swojej, takich używały takich argumentów, nie? Tam była nawet taka między nami jakaś sprzeczka, że on mi tutaj jakby wyjechał z takim tekstem, że on ma nadzieję, że ja będę kierował jego karierą patrząc na jego rozwój sportowy, a nie dla własnych korzyści, nie? I pamiętam, mieliśmy jakoś tam taką ostrą rozmowę, bo ja wiedziałem, że kluby będą tak rozgrywały, prawda, nas, nie? Więc to jest taki popularny argument, mam wrażenie, do agentów, nie? To jest proste, prawda? To jest jakby bić niepewność między piłkarza a agenta, to jest jakby dużo łatwiejsze negocjacje, prawda? No więc ja oczywiście wiedząc to, przygotowałem się na to. Pamiętam nawet spotkanie, to było w restauracji Schweik. I spytałem się go, ile chce zarabiać w Ekstraklasie. Ile chce zarabiać w Ekstraklasie. Zarabiał wtedy w Ziszu Pruszku 2500 zł. Spytałem się go miesięcznie, tak? Plus jakieś tam premie. Spytałem się go, ile chcesz zarabiać w Ekstraklasie. Więc powiedział mi 10 tysięcy. Zapytałem się go, co jeszcze chce. Może chce za podpis 100 tysięcy złotych od jakiegoś klubu. No więc co chcesz jeszcze? Już nie wiedział, co chce dalej. Ale to jest trudne powiedzieć nagle. Na przykład jakby panu dać czek i powiedzieć, niech pan wypisze kwotę, którą pan chce, nie? To wcale nie jest proste dla takiego chłopaka. Mi chodziło tylko o to, że ja jakby chciałem wynegocjować jak najlepsze warunki w jak najlepszym klubie, który wykorzystałby jego potencjał, tak? I tak naprawdę dla mnie w Polsce liczyły się trzy kluby. To był Lech Poznań, Legia Warszawa, mimo że on nie chciał do Legii Warszawa wrócić. A była propozycja, rozumiem, powrotu? Tak, była. Rozmawiałem z Mirkiem Czyciakiem, z Legią.
No i Wisła Kraków, która wtedy była mocna, więc jakby z tymi trzema klubami rozmawiałem, a inne kluby były bardzo zdeterminowane, na przykład Jagiellonia Białystok była bardzo zdeterminowana, czy też Krakowia Kraków podchodziła za moimi plecami do niego, prawda, więc były kluby, nie wiem, na przykład Górnik Zabrze, który tam Ryszek Szuster był, pamiętam, prezesem, nie? I się mnie spytał, czy jest szansa w ogóle, żeby go pozyskać? Ja powiedziałem, nie, nie ma szans, w ogóle się nawet nie spotykajmy, bo on na pewno nie trafi do Górnika Zabrze i szkoda twojego czasu i mojego czasu. Ja cię nie chcę używać jako argument w negocjacjach z kimkolwiek, tak? Uczciwie pan postawił sprawę. Ja powiedziałem, że to mówię, skup się na kimś innym, nie? Więc no i Lech był najbardziej zdeterminowany. Marek Pogorzelczyk wielokrotnie przyjeżdżał po cichu z pociągiem z Poznania do Warszawy. Spotykaliśmy się, pamiętam, w różnych miejscach, najczęściej ze względów logistycznych w Złotych Tarasach, gdzieś tam na dole, żeby nikt nas nie widział, gdzieś tam w kącie. Pamiętam, jakieś tam knajpy, rozmawialiśmy na ten temat i oni byli najbardziej zdeterminowani, tak? Jeszcze myślałem, żeby o Wiśle Kraków tak naprawdę, bo Legia szybko odpadła, bo widziałem, że Lewy jest taki na nie, tam w Legii wtedy też byli tacy piłkarze, tam, z którymi tam w piłkę to tak nie można było za bardzo by pograć, nie? I Lech był jakby na takiej fali, na takim trendzie wzrostowym, prawda? I widziałem to, że po prostu, że oni idą do góry, nie? I to jest też klucz, jakby ja też w biznesie tak patrzę na różne trendy, prawda? I kiedy na przykład inwestować, kiedy sprzedawać, nie? No to jest, tak, to jest istotne, nie? Więc i to też jest tak, że dla piłkarza bardzo ważne jest, dla młodego piłkarza, który ma jakieś tam umiejętności i potencjał, żeby trafić do klubu, który idzie do góry. I Lech był takim klubem właśnie, który szedł do góry, miał fajnych piłkarzy ofensywnych, fajną piłkę, dużo sytuacji stwarzali. No za Smudę ofensywnie bardzo grali. Strzelecki, tak, dużo do strzelania bramek, tak, no i więc oczywiście negocjowaliśmy dosyć długo, ale po prostu wynegocjowałem jakby moim zdaniem mega kontrakt dla młodego 20-letniego chłopaka. Dzisiaj już mogę, jak powiem, zdradzić, bo jakby przez dwa lata w Lechu Poznań Lewandowski, 20-letni, który chciał 10 tysięcy złotych zarabiać, zarobił 2 800 000 przez dwa lata grając w Lechu Poznań, nie? Więc tak, jak powiem, 10 razy więcej niż chciał. Nie? Nie oczekiwał chyba sam nawet jeszcze. No, więc... Zmieniły się wasze wtedy relacje? Nie. Nie? Nie zmieniło się. Naprawdę? Mimo tego, że nie. Ta nieufność była spowodowana tym, że to był pierwszy etap waszej współpracy? No, znaczy, no, trochę się zmieniła, nie? Ale ta nieufność zawsze była. Nieufność zawsze była. A Smuda wtedy? A Smuda? Rozmawialiście? Smuda, nie, no Smuda to, znaczy, w którymś momencie była taka konfuzja, bo Smuda go chciał, no i przyjechał, no pamiętam, na mecz z Polonią Warszawa, żeby go obejrzeć osobiście, nie? No i tam siedzimy tam obok siebie, tam gdzieś niedaleko Lewy, tam z Polonią Warszawa grali mecz i tam w pierwszej połowie strzelił jakieś dwie bramki, czy asystę miał, coś, no super, w ogóle pierwsza połówka była super w jego wykonaniu, tam Radkowi Majdanowi strzelił bramki. No i tak Smuda wychodzi, no i żeby nikt nie widział, tak szeptem do mnie mówi, muszę go mieć, nie? No i ja mówię, no, fajnie, no tak jakby tutaj jeszcze trener go chce, nie? Jakby, no więc, ale w poniedziałek czytam w przeglądzie sportowym, czytam, no, że Smuda mówi, że to drewno, nie? Że tam, że drewniany i po co tam w ogóle tam jechał, nie? I tak mówię, kurde, coś mówię. No i zadzwoniłem do Smudy, mówię, nie, no wiesz, no, ja nie mogę powiedzieć
publicznie, że go chcę, wiesz, nie, no bo to zaraz byłoby drożej, wiesz, nie, to bardziej chodziło o taktykę w negocjacjach, nie, no dobra, to wtedy zadzwoniłem też do Lowego, żeby tam nie myślał sobie, że tutaj Smuda go tak nazwał, o nim tak myśli, tylko ten, nie, i, no i to się jakoś tam, no, znaczy główna myślę zasługa, jeśli chodzi o Lecha, to jeśli chodzi, jak miałbym takie zasługi komuś z Lecha Poznań największe dać, to na pewno Marek Pogorzelczyk, dyrektor sportowy ówczesny, który jakby dobrze... Przyłożył swoją rękę mocno. Widać było determinację, dobrze prowadził te negocjacje i myślę, że najmniej w zasadzie taka medialna, można powiedzieć, postać, która gdzieś tam się do dzisiaj, że powiem, tak jakby... Nie opowiada się o nim, nie? Tak dużo przy tym transferze. Do zasług się, że powiem, nie wypina, że powiem, orderu, ale jak ja bym miał osobiście tak z perspektywy czasu kogoś wskazać z Lecha Poznań, to on. Czyli mamy Lecha Poznań i naprawdę bardzo ciekawą historię, przyznam szczerze, bo no nie do końca tak z pierwszej ręki usłyszeć to, co pan powiedział, i potwierdzić pewne, mam wrażenie, trochę krążące legendy na temat tych negocjacji wszystkich i tak dalej, to jest na pewno interesujące. Ale też na pewno to, co widziałem, ja też często ogłaszam gdzieś tam na swojej grupie czy na social mediach, z kim czasem będę rozmawiał, i też na pewno padło coś takiego, żeby trochę pan powiedział o temacie związanym w tych negocjacjach odejściu Borussii, Bayernu, zainteresowaniu Realu. Wspomniał mi pan trochę off camera o tym, że ten Manchester United to jednak był i Alex Ferguson, więc dla mnie z perspektywy kibica Manchesteru to już w ogóle jest informacja niesamowita, więc trochę żałuję, że nie trafię tam. Ale co mamy powiedzieć? Ta Borussia generalnie, jak to, bo to też był taki moment, chyba mam wrażenie, przełomowy w karierze Roberta. Jak te negocjacje u was wtedy wyglądały, jak ta współpraca właśnie między panem, no bo rozumiem, że tak jak pan powiedział, niewiele się zmieniło trochę w waszej relacji, ale no nadal pan jakby faktycznie dokonał rzeczy, które w tej karierze bardzo pomogły Robertowi. No tak, jakby tam Borussia Dortmund już po pierwszym roku chciała kupić Lewego. Tylko jakby Lech się postawił, nie chciał go sprzedać. Lech obiecał jakby, że jak Lewy zostanie, to dadzą mu podwyżkę, więc powiedział, że w pierwszym roku go nie sprzeda, więc Pamiętam, że Lewy był rozczarowany, że to Borussia, i tam się trochę, że powiem... Rozczarowany był Borussia? Znaczy rozczarowany tym, że Lech go nie puścił. No. Aha, okej. Okay. Lech obiecał mu podwyżkę, ale oczywiście tej podwyżki Lewy nie dostał, ale dostał obietnicę, że za rok go puszczą, no, że gdzieś jak będzie jakieś zainteresowanie, to go puszczą, więc jakoś tam, mówię, lewy był wkurzony. Udało się go przekonać jednak, że to jest bez sensu taka postawa, że będzie wkurzony na Lecha Poznań, to tak naprawdę na tych działaczy, to sobie krzywdę sam zrobi, nie? Tylko musi po prostu grać, pokazać się jeszcze z lepszej strony i zrobić jeszcze lepsze wrażenie, i będzie wtedy jakby większa może presja, większe pieniądze, większe kluby, no więc... Więc Borussia nie odpuściła, obserwowała go kolejny sezon. No i wtedy już byli bardziej zdeterminowani. Te negocjacje były bardzo trudne, bo my mieliśmy w kontrakcie z Lechem Poznań zapis, że 9% z transferu idzie do Lewego i 9% idzie do mnie, prawda, z transferu, nie? Więc jak w tym drugim... To niemałe kwoty. To nie były niemałe kwoty, ale były, nie? Więc, no tak, tak, więc, tak. Bo to jest tak, że jednak w Lechu Poznań
jak negocjowałem, no to kupili go za 900 tysięcy złotych w zasadzie plus VAT. Więc to były dzisiejsze perspektywy śmieszne pieniądze. Nie? No więc te 9% liczyli tak naprawdę od tej kwoty, której zakupu, nie? No, ta kwota później urosła, no i to był taki gwóźdź niezgody tak naprawdę, bo Lech robił wszystko, żeby nas, że powiem, zmusić, żebyśmy zrezygnowali z tych zapisów. Mm. Żebyśmy. Jakby, stały się niewygodne. Tak, stały się niewygodne, nie? Więc my się. No wiadomo, że Lech wiedział, że ze mną nie będą łatwe rozmowy, więc tam podsyłał innych agentów do Lewego. Próbowali go przejąć, prawda? Tam inni agenci, prawda? Próbowali go sprzedać tam do Szachtara Donieck. Chyba bodajże z Radkiem Osuchem wtedy, jakby za moimi plecami, nie? Więc Lechowi zależało, żeby dostać jak najwięcej kasy. A mi zależało, żeby trafił do klubu, który będzie pod względem sportowym najlepszy i da mu jakby perspektywę jakby grania w tych wielkich, topowych klubach. Nie? Więc Borussia Dortmund była właśnie idealnym takim właśnie Lechem Poznań, który wchodził w taki trend wzrostowy, tak? Bo oni tak mieli problem, że prawie zbankrutowali, a później... Tak, odbili się mocno. A później mocno, się odbili, no. Tak powoli wchodzili, prawda? I mieli dobrego trenera, jakby Kloppa, który właśnie... bodajże jak Lewy przychodził do Borussii, to oni na szóstym miejscu skończyli poprzedni sezon. I po prostu widać było, że ta Borussia wraca do tej Borussii, która grała kiedyś, która wygrywała finał Ligi Mistrzów, prawda? Więc ten Klopp wiele razy przyjeżdżał, znaczy ludzie Borussii Dortmund, Klopp przyjechał bodajże raz czy dwa razy go obejrzeć. Wiele razy rozmawialiśmy, więc Klopp obiecał Lewemu, że będzie grał w pierwszym składzie. A miał Barriosa przecież. Miał Barriosa, tak. Więc tam był Baszykowski, Piszczek, więc jakby z mojego punktu widzenia Borussia była najlepszym jakby miejscem. Natomiast zdawałem sobie sprawę, że będą najtrudniejsze negocjacje, bo to są Niemcy, więc oni tak za bardzo jakby z nimi się ciężko negocjuje, prawda? Więc te negocjacje były bardzo ciężkie, ale jakoś tam szybko jakoś, przynajmniej te umowy kontraktowe Lewego, czy też swoją umowę szybko wynegocjowaliśmy, podpisaliśmy i czekaliśmy, aż się kluby porozumieją. Nie? No i wtedy przez, pamiętam, parę tygodni była wielka burza w polskich mediach, że ja tutaj jestem chciwy, że ja tutaj popsuję negocjacje w ogóle i tak dalej. No i tak, cały czas były te informacje wypuszczane, żeby zwiększyć presję na nas, żebyśmy te 18% odpuścili, żebyśmy to... Okay. Tak, więc pamiętam jakby raz taką kuriozalną sytuację, że zadzwonił do mnie Wackę, że chcą się koniecznie spotkać, bo tutaj długo się przeciągają negocjacje i pamiętam, przylecieli prywatnym jetem, cały zarząd Borussii Dortmund przyjechał, prawnicy, tłumaczka, wynajęli w Bristolu salę konferencyjną, nie? No i tak, że chcą się ze mną i ze mną spotkać, nie? No dobra, spotkamy się, nie? Mimo, że już my mieliśmy wszystko tak naprawdę wynegocjowane i podpisane, tak? To o co chodziło? No więc ja wiem, o co chodziło, nie? Więc ja przyszedłem na to spotkanie w
krótkich spodenkach, w klapkach i na luzaczku. I w koszulce takiej, że powiem, wakacyjnej, nie? Takiej, której się tam na plaży ten, nie? No i ten, no i tam, i oni w szoku, nie? Trochę Rajola styl taki, mam wrażenie. No, nie no, i oni mówią, no musimy tutaj dokończyć negocjacje i tak dalej, nie? A ja mówię, ale jakie negocjacje? Przecież my już jesteśmy, mamy porozumienie. My już mamy wszystko podpisane, dokumenty. No, ale przecież nie jest wynegocjowana suma transferowa, nie? Nie jest kwota transferu wynegocjowana, nie? No więc ja mówię, więc nie przyjeżdżajcie do Warszawy, tylko tam jedźcie do Poznania. Bo tam są, no. Tam powinniście negocjować, nie? Pamiętam, Lewy przyszedł, tam chyba skądś wracał do jakiegoś meczu na to spotkanie. No, ale wy przecież nie możecie się dogadać, Lech chce, żebyście zrezygnowali z tych procentów, które macie, nie? A ja mówię, ale to przecież to nie jest sprawa wasza. Dokładnie. Jak Rutkowski chce, żebyśmy zrezygnowali z zapisów, no to on mi musi powiedzieć to, nie? No więc oni wzięli na głośno mówiący, pamiętam, Kadzińskiego, nie? Więc z Kadzińskim żeśmy jeszcze tam negocjowali, pamiętam. Lewy już był zmęczony tym wszystkim i mówił, dobra, ja z tego tam zrezygnuję, nie? Z tych procentów, nie? Zrezygnuję, nie? A ja mówię, nie, poczekaj. Nie zrezygnujesz, nie? Już mieli przygotowane kwity, żebyśmy zrezygnowali, nie? Więc ja mówię, dobra, a ja zrobię taki numer, że powiem, że musisz się zastanowić i jutro ją odpowiesz. A ja wiedziałem, że jutro rano mają samolot do Dortmundu, nie? Zagrywka taktyczna tak zwana. Więc Lewy powiedział, że musi się zastanowić i jutro daje mu odpowiedź. Nie? No i następnego dnia ogłosili, że jest transfer, że się dogadali i Lewy z niczego nie musiał zrezygnować. I co, pozostałe zapisy? Nie, no nie, pozostały Lech poszedł ze mną do sądu, Lewandowskiemu wypłacił wszystko. I panu nie wypłacili? A mi nie wypłacili, poszli ze mną do sądu o te procenty. Nie? Macie tą sprawę rozstrzygniętą, czy nie? No jakby sąd rozstrzygnął, piłkarski sąd polubowny przy PZPN-ie rozstrzygnął to w ten sposób, że mi się nie należało. Nie należało mi się tak dużo. Aha. Ze względu na powołali się na piąty tam taki artykuł kodeksu cywilnego o sprawiedliwości społecznej. Okay. I najpierw zażądali, żebym w ogóle wszystko im zwrócił, wszystkie pieniądze, które mi zapłacili. Aha. Z tytułu takiego, że wynegocjowałem te 900 tysięcy, to dali mi bonus, ale później zażądali, żebym wszystko im zwrócił. Więc sądzili się ze mną tam kilka lat, jakby część tam wypłacili, a część nie, jakby no, nie dostałem jakby pewnej kwoty. To brzmi naprawdę ciekawie, ale te kulisy naprawdę są. No, kulisy są zupełnie inne. Właśnie dlatego mówię, że często to jest powierzchowne wszystko. Tak. No, zupełnie inne, przyznam szczerze, że nawet nie spodziewałem się, że jednak to w ten sposób przebiegło, a nie no, inaczej. Znaczy, niestety jakby te kulisy są często jakby inaczej wyglądają niż to, co widzimy w mediach. Znaczy ja się w ogóle tego domyślam, bo niestety no, to rzadko też, nie o wszystkim też można mówić na pewnych etapach, prawda? Tak. A kulisy, jeżeli chodzi o transfer Borussia-Bayern, bo jak pan mówi, że z Niemcami się ciężko negocjowało, to jak negocjowało się w takim razie z Bayernem, który jest totalnie jeszcze miejscem, który powiedzmy pewnie jest specyficzny, zresztą Bawaria, Monachium to już w ogóle ludzie, którzy są trochę inni w Niemczech, inna specyfika. I to też ten transfer był zresztą wolnym w teorii transferem, prawda? Nigdy to nie jest transfer bezgotówkowy, bo zawsze tam są pieniądze, ale czy to były łatwe negocjacje albo w ogóle dokonanie czegoś takiego? Nie, to były bardzo trudne negocjacje, bo to już inny etap zresztą, prawda? No też jakby inny etap, no to już jakby wyższa półka, powiem, negocjatorów, nie? Z Bayernem się negocjowało trudno, no bo oni, no,
ja wymyśliłem transfer do Bayernu w zasadzie, kiedy Lewy podpisał kontrakt z Borussią Dortmund. Ja chciałem wtedy, żeby on trafił do Bayernu Monachium. Moim celem, w tym celu podpisałem ze swoim wspólnikiem umowę, że dam mu dużo więcej pieniędzy, jak doprowadzi, że Bayern Monachium się zainteresuje Lewandowskim. Więc w zasadzie po półtorej roku grania w Borussii Dortmund zaczęliśmy rozmawiać z Bayernem Monachium. Kiedy Lewy wygryzł Barriosa z Borussii, to wtedy zaczęliśmy rozmawiać z Bayernem. No i oczywiście później było tak, że i Borussia Dortmund chciała podpisać z Lewym kontrakt i pojawiły się zainteresowania wszystkich tak naprawdę największych klubów na świecie i Manchester City i United, Chelsea. Lewy przecież strzelił hat-tricka w Berlinie z Bayernem, wygrali 5-2 finał Pucharu Niemiec, na którym przyjechał Ferguson oglądać chyba innego piłkarza, ale wiadomo, że spodobał mu się Lewy, nie? więc no wtedy w zasadzie, a już szaleństwo się zaczęło, jak on strzelił 4 bramki no właśnie Realowi, nie? No to czy to wtedy zmieniło też już poziom negocjacji pewnie od razu? Znaczy, my wtedy już mieliśmy wynegocjowany kontrakt z Bayernem. Już wtedy? Tak. Ale ten mecz i to zainteresowanie wykorzystałem do tego, żeby jeszcze raz, jak powiem, wynegocjować lepszy kontrakt Lewemu w Bayernie. I tam w zasadzie powiedziałem w którymś momencie, 2 tygodnie przed ogłoszeniem transferu, powiedziałem, że jednak Lewy zmienił zdanie i idzie do Realu Madryt. Nie? No oni się do mnie wkurzyli wtedy i powiedzieli, no dużo niemiłych słów usłyszałem wtedy, ale pamiętam, Hennes tam wytrzymał ciśnienie, wziął cały zarząd Bayernu na stronę i dorzucili tam, pamiętam, chyba 25 milionów euro Lewemu do kontraktu, nie? Więc 25 milionów euro. No, wtedy oczywiście dzisiaj to łatwo się mówi, nie? Ale wtedy naprawdę każdy krok, to ja musiałem 20 razy przemyśleć każdy ruch, żeby nie czegoś nie zepsuć, nie zamknąć jakiś drogi, prawda? No. Więc Borussia Dortmund chciała za wszelką cenę uniknąć, żeby Lewego tam do Bayernu, żeby Lewy poszedł do Bayernu, więc Borussia Dortmund organizowała spotkania Lewego z Perezem, przecież właśnie oni chcieli go sprzedać do Realu Madryt, prawda? Czy też do innych klubów. Dla mnie Bayern Monachium był, mówię, już na początku jego gry w Borussii Dortmund był celem, następnym krokiem, nawet on o tym nie wiedział, Lewy. A najbliżej jakiego klubu było oprócz Bayernu? Bo mieliście wynegocjowane, ale był w ogóle klub, który był taki najbliżej, najbardziej zdeterminowany oprócz Bayernu? No, Real Madryt. Real. Czyli ten Real to jest... Real w zasadzie mieliśmy mam kontrakt z Real Madryt, jakby propozycję dla Lewego i jakby warunki finansowe były w zasadzie ustalone, no były nawet lepsze niż w Bayernie. Natomiast jakby kluczem było to, że w Real Madryt Lewy nie byłby numer jeden, a w Bayernie dla niego było przewidziane rola numer jeden. Więc jakby dla mnie to było kluczowe, że to nie jest dobry ruch dla Lewego, gdzie pójdzie do Realu na
na pozycję numer dwa, tak? Zmiennika Benzemy. No właśnie, czyli tam tak naprawdę nie miałby, rozumiem, 100% pewności, że grałby w pierwszym składzie, nie? Czyli tam mimo wszystko to w ogóle polegałoby na rywalizacji, czy to było z góry założone, że jednak musiałby... No nie, w wielkich klubach, oczywiście w wielkich klubach jest jakaś rywalizacja, tak? Ale w wielkich klubach też jest tak, że tak naprawdę rzadko zmienia się dwie kluczowe pozycje, tak? W wielkich klubach pozycja środkowego napastnika, dziewiątki to jest coś takiego, co się ustala przed sezonem, kto jest numer jeden, i bramkarz. To jest druga pozycja, gdzie tak naprawdę jest bardzo ważne dla tych piłkarzy, żeby wiedzieć, że oni są numer jeden. Tak? I jak w negocjacjach z Realem Madryt poprosiłem o koszulkę numer 9, z którą grał Benzema, no to powiedzieli mi, że nie, że numer 9 jest dla Benzemy, nie? No więc jakby wiedziałem, że to jest tak naprawdę, to nie jest, a w Bayernie Monachium Rummenigge i Henne obiecali mi koszulkę dziewiątki, z którą grał Mandzukic wtedy, tak? Więc jakby to dla mnie to było kluczowe, tak? I to, że Bayern Monachium to był pierwszy, jakby ja uważałem, że to będzie najlepszy, najbezpieczniejszy ruch z Borussii Dortmund, mimo że pamiętam, wszyscy mówili, że w Polsce był taki okres, że tam Guardiola go nie chce, Bayern to kupuje tylko z Borussii tylko dlatego, żeby osłabić konkurenta, tak. I w ogóle lewy tam sobie nie poradzi i tak dalej, więc jakby te wszystkie to całą, pamiętam, presja wtedy była duża, nie? Przecież jak dzisiaj czytam te archiwalne teksty niektórych naszych dziennikarzy, nie? Którzy właśnie, nie wiem, gdzie lewy sobie tam, gdzie on pasuje do Bayernu. Dosyć zabawnie się czyta, nie? Takie rzeczy. Tak, się... nie? On tam nie jest lepszym napastnikiem niż tam Mandzukić, prawda? I tak dalej, nie wiem, Guardiola go nie chce, bo tam Guardiola nie grał w Bayernu. Ma inny styl pewnie, nie? Inny styl grania, nigdy nie grał ze środkowym napastnikiem w Barcelonie i tak dalej, nie? Więc jakby to było, znaczy dla mnie było wtedy, znaczy dzisiaj jest to dla mnie zabawne, ale wtedy na przykład lewy wątpił. Jak czytał to... No właśnie, czy on chciał, też się zastanawiam, na ile on chciał i był zdeterminowany też ten Bayern, żeby tam iść. No, jak czytał takie teksty, tak, i jego otoczenie czytało, tak, no to ono wątpiło, tak, czy on sobie poradzi w tym Bayernie, tak? No bo tak naprawdę wtedy była taka atmosfera, że lepiej zostać w Borussii Dortmund, bo już ma pozycję, bo to jest gwiazdo już tam w Borussii, nie? Więc jakby nie zmieniajmy tego, bo my lubimy to Borussii Dortmund, a my nie lubimy tego Bayernu Monachium, nie? Bo przecież to są Bawarczycy, zadarte nosy i w ogóle aroganccy i tam, tak? Więc on wątpił w to i on w którymś momencie chciał się wycofać w ogóle, wycofać się z transferu do Bayernu i podpisać kontrakt z Realem Madryt. Bo w Realu grał Ronaldo, Madryt Słońce, natomiast walczyliśmy o to, walczyłem z nim o to, żeby jednak dotrzymał słowa Bayernowi i przekonywałem go, że on musi być numer jeden w wielkim klubie, że nikt nie liczy się z... On oczywiście mógł wygrać rywalizację z Benzemą, tak? Ale jego status zawodnika, który wtedy miał, ja nie mogłem pozwolić na to, żeby on poszedł na numer dwa do jakiegokolwiek klubu wielkiego, czy to byłby City, czy Arsenal. Każda rozmowa z wielkimi klubami to była taka, że on musi być numer jeden napastnikiem, tak? I to było jakby dla mnie jakby kluczowe. Wtedy no, w zasadzie było wszystko wynegocjowane. Ja tam jeździłem, spotykałem się do Madrytu, tam spotkaliśmy się nawet w Kopenhadze kiedyś, ten Real Madryt
grał w Kopenhadze, więc tam się spotykaliśmy jakby no, po cichu, nie? Ale jakby dzisiaj z perspektywy czasu można, okej, okay, no jakby wydaje mi się, że to wszystkie decyzje były wręcz jakby idealne. Tak? Czasami sobie myślałem, że to ktoś musi tam kurde z góry sterować tym wszystkim, bo to tak jakby za dobrze wszystko wyglądało. Właśnie to jest to ciekawego, co pan powiedział, że ja mam wrażenie i też mnie ciekawi, bo pan mówi, że tak czasami te wszystkie decyzje i to wszystko przebiegało w taki sposób, że ciężko było uwierzyć, że tak jakby ładnie z perspektywy czasu oceniając to naprawdę przebiegło wzorowo. Jakby dzisiaj powiedzieć o karierze piłkarza, to Robert, jego kariera wygląda idealnie i zastanawiam się właśnie, tu pan sam wspomniał, że czasem pan sam się dziwił, że to tak idealnie przebiegło, ale czy Robert też tak miał, że faktycznie był zadowolony, czy nadal to wszystko było na takim, powiedzmy sobie, nie do końca zaufaniu? No, wie pan co, no, wie pan, jak się tam psuło między nami, tak, i tam, że powiem, się, że powiem, wielu ludzi jakby starało się popsuć nasze jakieś tam relacje. No to ja usłyszałem generalnie od Roberta, że kiedyś, że to ja mu więcej zawdzięczam niż on mi. Tak, więc, ale osobiście od niego, czy przez media? Nie, osobiście od niego, tak. No, siedząc u niego w Monachium w domu, wracając gdzieś tam z nart. Więc jakby takie słowa usłyszałem, więc jakby one świadczą trochę o tym, że chyba bardzo nie docenia tego, co tam jakby, co wspólnie tam jakby dokonaliśmy. Ja mu tylko po prostu powiedziałem, że jakby jestem mu wdzięczny, że mi zaufał, a to, kto komu więcej zawdzięcza, no to myślę, że to mógłby rozstrzygnąć tylko Pan Bóg, a on nie jest Panem Bogiem, więc jakby skończmy te dyskusje takie trochę, no bo jakby ja sobie tam, że powiem, nic nie chcę dodawać, nic nie chcę sobie ujmować, jakby fakty są takie, jakie tam są, więc kiedyś może jak tą właśnie książkę, o której mówię, napiszę, to też pokażę na konkretnych przykładach, jaka na przykład presja była na przykład finansowa, nie? No, na mnie versus decyzje, które podejmowałem, nie? No bo na przykład z Lecha Poznań jakby mogłem zarobić, sprzedając go na przykład do Turcji, zarobić milion euro więcej prowizji tak od razu, nie? No więc kiedyś pokazałem tą propozycję, o której nikt nie wie do dzisiaj. Nikt nie wie o takiej propozycji. Pokazałem mu, zobacz, żebyś to rozumiał, jaka jest presja na agencie. Tak? Jaka może być presja? Tak? I teraz zadałem mu pytanie i teraz wyobraź sobie, jaki agent w Polsce jest w stanie wytrzymać presję miliona euro prowizji płatnej od razu. Tak? Więc starałem się go jakby w ten sposób też edukować, nie? Żeby też rozumiał te mechanizmy, no bo im większe są pieniądze, tym więcej jest jakichś tam graczy poważnych, którzy tam gdzieś próbują coś dla siebie ugrać, nie? Myślę, że też, że po jakimś czasie, z perspektywy czasu, może trochę inaczej na to spojrzy. Mm-hmm. To wasze rozstanie, że tak powiem, zaczęło następować, rozumiem, w jaki sposób tak naturalnie ono się pogarszało, wasze relacje, to było w taki sposób, czy to było jedno konkretne spotkanie, jedno większe nieporozumienie, które o tym zdecydowało, czy jaki to był etap, kiedy pan czuł, że to może już gdzieś niestety nie być? No, my zaczynali, chyba jakby ja
Ja to od początku do końca wszystko ogarniałem, i kontrakty reklamowe jego, i aktywność, że powiem, w mediach, prawda, i kontrakty piłkarskie, tak, bo zależało mi na tym, żeby był skupiony tylko naprawdę na sporcie i na piłce, a resztę żeby zostawił ludziom, którzy się jakby znają, i też ludzie, którym można zaufać, bo wydawało mi się, że można zaufać. No i tam, ale wiadomo, że to jak jest, powiem, jakby sukces i są pieniądze, prawda, no to tam wielu jest takich, którzy chcą się gdzieś tam podpiąć pod to, nie? I tam jakby, wie pan, jakby no... Tam grono się, rozumiem, powiększyło dosyć mocno, albo się... No mnóstwo, wie pan, jakby w którymś momencie to było tak, że ja byłem takim, że powiem, robiłem selekcję wszystkich propozycji, które wie pan, jakby przychodziły, prawda, do lewego, tam mnóstwo koledzy... Jaka była najbardziej absurdalna propozycja, jakaś taka, nie wiem, reklama, czy jakaś... No, najbardziej absurdalna propozycja to było, jak przyszedł jego tam obecna prawa ręka, Tomek Zawiślak, i powiedział, że będziemy monetyzować Facebooka. Aha. Tak, monetyzować Facebooka, dwóch gości tam z Mokotowskiej, Zawiślak i Kucharski. Ja tak sobie pomyślałem, mówię, tam gdzieś tam w tej Dolinie Krzemowej wymyślili jakiś model biznesowy, tak, i to oni mają tam zarabiać, a nie my tutaj będziemy monetyzować, że powiem, Facebooka, nie? Mhm. Znaczy, wydało mi się w ogóle tak... Abstrakcyjne, rozumiem. Abstrakcyjne, absurdalne i głupie w ogóle, tak. No tam były propozycje tego typu, że tam, że powiem, miał zostać, że powiem, inwestorem jakiegoś zakładu, który trumny produkuje, trumny? Tak, gdzieś tam w Rosji, prawda, i to gdzieś tam na eksport miało być, po prostu no jakby szereg tam jakby, i to ja po prostu, ja to wszystko, że powiem, wszystko jakby kilowałem, jak to mówię, tak, i tam, że powiem, no ale w którymś momencie stałem się też wrogiem dla tych, którzy tam przychodzą z tymi propozycjami biznesowymi, prawda, i tam, no bo ja mówię nie, no to jakby ci ludzie zaczynają tam już bezpośrednio z nim rozmawiać, nie, no i pytania, a dlaczego nie, no więc takie, to już zaczęło się tam gdzieś, że powiem, między nami dużo robić, że powiem, płaszczyzn, gdzie był jakiś tam konflikt, gdzie ja widziałem to zupełnie inaczej, on inaczej, prawda, no, więc tam, że powiem, no, finalnie wiadomo, jak nie wiadomo, co chodzi, to wiadomo, co chodzi, prawda, no, tak, poróżniły nas, wiadomo, pieniądze, prawda, no, to jest... Ale to nie jest tak, że poróżniły was pieniądze na zasadzie takiej, że pan chciał więcej dla siebie zarabiać, tylko rozumiem, że to było właśnie trochę kwestia tego, że przychodziły różne propozycje, które według pana nie były dla niego korzystne. To w tę stronę rozumiem, dobrze to rozumiem, czy... Pierwszy raz w ogóle coś takiego mówię publicznie, tak? Jakby, bo tak naprawdę argumentem, takim momentem, gdzie się rozstaliśmy, to jest w ogóle absurdalne, że to zrobić, ale momentem, kiedy on podpisał kontrakt z Bayernem Monachium, przedłużył kontrakt, już grając w Bayernie Monachium, podpisał największy kontrakt w historii polskiego sportu, kontrakt pięcioletni na 100 milionów euro, i zażądał ode mnie, żebym ze swojej prowizji jeszcze mu zapłacił dodatkowe pieniądze, tak? I ja wtedy powiedziałem, że nie. No to on powiedział, to przestajemy współpracować. Nie? Więc ja powiedziałem, okej, no to przestajemy. Nie? I zakończenie naszej współpracy było w zasadzie 2 miesiące po podpisaniu tego najwyższego kontraktu. Nie? Wysłałem tylko jeszcze do niego i do jego prawnika maila, takiego, żeby mieć, że powiem, jakby czyste sumienie, zgodnie z waszymi oczekiwaniami finansowymi, proszę, wyślijcie mi umowę
pod te pieniądze, które oczekujecie. Nie? I to był koniec naszej współpracy. No to jest dosyć ciekawe, tak skromnie mówiąc. Znaczy jestem zaskoczony na pewno, no bo wiadomo, że ta decyzja... Znaczy czy to trochę odbieram to jako pretekst już może tego zarzewia, które pewnie mogło się zacząć lekko wcześniej, ale... Być może, nie, no pewnie tak było, tak? No pewnie to może przeważyło jakąś tam, rzekłem, szale, prawda? Czy też jakby ta tama jakby się zburzyła, no bo tam, że powiem, to było kluczowe, to nieporozumienie, tak? Natomiast ja już jakby też wtedy byłem trochę na innym etapie, jakby no, powiem, świadomości i wiedziałem, że jeśli to ma tak dalej wyglądać, że ktoś ma mieć do mnie pretensje ciągle, codziennie jakieś pretensje, uwagi absurdalne, pretensje, prawda, mamy się jakiś tam w stresie, że powiem, funkcjonować, to ja to muszę w jakiś sposób przeciąć, tak? Ja wiedziałem, że się rozpinę. Czara goryczy się przelała trochę, już rozumiem. No, więc natomiast ja zawsze jakby, no, znaczy może nie zawsze, nie, ale już w którymś wieku mam człowiek ma taką świadomość, że wie, czego chce, na co może sobie pozwolić, nawet takiemu Lewandowskiemu mogę powiedzieć nie, prawda? Nie zgadzam się. W zasadzie ja byłem jedyną osobą z jego otoczenia, która mogła mu powiedzieć, miała odwagę powiedzieć nie. Tak? Jak trzeba było powiedzieć mu nie, to wszyscy dookoła tam, że powiem, do mnie uderzali, żebym ja powiedział nie. Tak? Żebyś to ty powiedział te najtrudniejsze. Dokładnie, tak. Więc w zasadzie to była taka sytuacja. To nie było dla mnie jakby łatwe tłumaczenie jakby różnych dla mnie takich prostych w zasadzie spraw. Jakby, tłumaczenie, że nie wiem, że warto szanować na przykład firmy, z którymi się ma kontrakty reklamowe i nie można robić nic, co by, że powiem, było w niezgodzie z tymi kontraktami reklamowymi, prawda? No więc bo też tam był pomysł Zawiesilaka, żeby stworzyć logo Roberta i tam produkować różne tam rzeczy, gadżety, jakieś tam, że powiem, coś, co było na przykład konkurencyjne na przykład z firmą Nike. Aha, okej. Okay. Tak? Rozumiem. No więc jakby dzisiaj z dzisiejszej perspektywy jest mi trochę łatwiej mówić niż kiedyś, prawda? No kiedyś pewnie bym tego nie powiedział. Dzisiaj jestem bardziej taki otwarty, mam trochę inne spojrzenie też na życie. Też jakby wszystko sobie tłumaczę, że wszystko jesteś też po coś, tak? Że cały czas się, jak to mówi nasz prezydent, ciągle się uczymy. On się ciągle uczy. Ale to wie pan co, mam wrażenie, że... To nie było proste na pewno bycie agentem Roberta Lewandowskiego. Na pewno to nie było proste, bo to nie ma co się oszukiwać. Bo oprócz pieniędzy, o których się mówi, dużych, to na pewno jest też duża presja. Ale mam wrażenie, że pan też trochę odetchnął. Ja? Tak. Tak. Nie, ja jestem zdecydowanie innym człowiekiem dzisiaj niż pan. Jakby, to było wiele lat stresu dla mnie też, tak, odpowiedzialności, tak, no bo ja mówię, ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym, tak, jak się w coś angażuję, no to się angażuję na 100%, tak. Pan udowadnia swoją wartość, a człowiek tego nie, człowiek, dla którego się jakby starałem, tak, jakby tego nie widzi i ciągle na przykład mnie wie pan, jakby ja nie miałem z nim żadnej umowy, tak, jakby, bo chciałem też pokazać, że jak ważne, jak kluczowe jest zaufanie, tak, bo zaufanie w biznesie to jest coś najistotniejszego, tak, jakby, a bardzo, bardzo trudno się takie zaufanie buduje i zdobywa, tak.
No ale widocznie jakoś tam nie dałem rady przekonać się go, że warto mi tam jakby ufać. Znaczy, choć jakby fakty świadczą, jakby wydaje mi się, że na moją korzyść. Więc dlatego rzeczywiście jak tą rozmowę, jak on powiedział mi, że dobra, to nie współpracujemy, ja mu powiedziałem, okej, okay, to nie współpracujemy, nic na siłę, to ja wtedy też taką, że powiem, ulgę poczułem, bo to pewnie można porównać do takiego stresu, jak tam ludzie, między ludźmi się tam coś się dzieje, nie tak, wszyscy wiemy, że się za chwilę rozejdziemy, prawda? Tak. A ten moment tego rozejścia też... Zależy jak przebiegnie, czy będzie bardzo burzliwy, czy mniej burzliwy. Dokładnie tak, ale jakby ludzie świadomi, jakby jak się rozstają, to też starają się, wydaje mi się, i mądrzy starają się po prostu to wszystko w jakiś sposób tam, jakby, żeby przebiegało łagodnie, tak? Jakby, no, wie pan, jakby to my się rozstaliśmy, ale się nie rozstaliśmy, tak? No bo cały czas jeszcze mamy tematy, które gdzieś tam się ciągną za nami i rozwiązujemy do dzisiaj, prawda? Jakby dzisiaj, tylko że dzisiaj ja już jakby nie uczestniczę w tych... Bez emocji. Znaczy uczestniczę bez emocji, no bo tam, że powiem, prawnicy za mnie to, że powiem, robią, a nie ja, tak? Jakby dlatego dzisiaj to dla mnie jest zupełnie inne podejście I mówię, dzisiaj jestem jakby bardziej świadomym też i spokojnym człowiekiem. Też dzięki temu, że po prostu, że trochę inaczej się przedefiniowałem swoją też jakby rolę jako menadżer i w tym piłkarskim biznesie, tak? Ja lubię się jakby sprawdzać w różnych branżach i jak startowałem w tej nowej roli agenta, to też nawet publicznie powiedziałem, że chciałbym znaleźć polskiego piłkarza, z którego można zrobić takiego polskiego Beckhama. Może nie jakby w skali świata, bo to jest ciężko, moim zdaniem niemożliwe. Ale takiego piłkarza, nie? No i to wydaje mi się udało, bo jakby trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś może przebić skalę taką. Skalę i tego sukcesu Roberta. Więc patrząc też na jakby może tutaj nieskromnie powiem, na konkurencję, która jest agentów w Polsce, nie? Więc to będzie bardzo trudno. Więc teraz się skupiam też na jakimś tam innej działce i też tam chcę zrobić jakiś sukces i sobie, tak jak wspomniałem, żyć bez stresu. Mhm. To teraz tak na chłodno, jest Pan w stanie, będąc trochę z boku tego wszystkiego, może ocenić, powiedzieć, wyrazić swoją opinię, czy też zawyrokować trochę, mając wewnętrzne informacje i wiedzę, którą Pan przeszedł, doświadczenie, czy Robert w ogóle jeszcze odejdzie z Bayernu, albo w którą stronę może jego kariera jeszcze w ogóle pójść? Nie, on skończy karierę w Bayernie Monachium. Znaczy, jak ja bym był agentem, to bym mu sugerował, żeby skończył karierę w Bayernie Monachium. Tam zbudował pomnik i nie szedł do żadnego innego klubu, który jakby może, że powiem, jego rangę piłkarza, że powiem, trochę obniżyć, tak? Czyli ja bym jakby namawiał go do zakończenia kariery w Bayernie Monachium, tak? I do wtedy będzie, albo będzie numer jeden strzelcem w historii Bayernu, znaczy będzie, albo drugi będzie, albo pierwszy, nie? Bo jest jeszcze, moim zdaniem, on cały czas myśli, i ja nawet o tym z nim nie rozmawiałem, ale pewnie myślę, żeby Gerda Müllera tam wyprzedzić, tak. Jakby skończył karierę w Bayernie, no to jest możliwe, prawda? Przy jego tam skuteczności, pozycji, którą ma, ja bym nie szedł do żadnego innego słabszego klubu, chyba że
Czyli dzisiaj Real to są tylko spekulacje, już nie ma na to szans, czy tego typu kluby? No, być może Real to jest takim, no bo on o tym Realu gdzieś tam się, że powiem, zafiksował na ten Real, tak? No i być może rok w Realu na koniec kariery może byłoby jakoś tam sensowne, tak? Ale ja nadal uważam, że jak miałbym tam pójść na pozycję numer 2, bodajże tam chyba tylko Van Nistelrooy w wieku tam 30 kilku lat poszedł do tak, Realu. Tak, tak. Ja, więc ja bym tutaj skupił się tylko na Bayernie i śrubowaniu tych rekordów, prawda? Numer 1 czy numer 2 w historii jakby niemieckiego klubu Bayern Monachium, no to jest pomnik na to jest wieczność, tak? No, jakby, ja do tego jakby tak w ten sposób starałem się też piłkarzy swoich przekonywać, żeby też takimi kategoriami myśleli, tak? Nie, bo pieniądze to oni, że powiem, on ma, będzie miał, znaczy ma, jak będzie tam, że powiem, mądrze gospodarował, to jakby nie wydaje, że powiem, jego prawnuki nie wydadzą tego, prawda? Natomiast satysfakcja, jak się osiąga kolejne rekordy, to jest coś takiego, jakby no, to oczywiście nie można przeliczyć na pieniądze, nie? Ale coś po to, wydaje mi się, po to sportowiec właśnie uprawia sport, męczy się, pracuje ciężko, żeby ten później na koniec ten taki stempel postawić. No myślę, że tu Pan dużo wyczerpujących odpowiedzi i naprawdę bardzo ciekawych tych kulis przedstawił. To na pewno było bardzo ciekawe, przyznam szczerze. Mam nadzieję, że to ktoś obejrzy. Nie? Ja też mam taką nadzieję, że ktoś to obejrzy, ale no zdziwiłbym się, gdyby kogoś to nie zainteresowało, bo naprawdę tak. Ja przyznam, że gdzieś śledząc te wątki, ciężko nie śledzić tych wątków, wszyscy je śledzą, więc naprawdę nie miałem okazji też aż od z pierwszej ręki się dowiedzieć, to już jest w ogóle chyba najlepsza informacja. Przechodząc trochę do końca, bo rozmawiamy bardzo długo, cieszę się, że Pan też poświęcił tutaj sporo czasu i wyczerpująco odpowiedział na wszystkie, ale teraz będąc powiedzmy osobą związaną z biznesem i będąc agentem, gdyby Pan miał na przykład polecić tak młodym piłkarzom w ogóle, ich karierom, w co w ogóle warto inwestować dzisiaj? Bo piłkarze, mam wrażenie, nieruchomości to jest taki klasyka, tak? Piłkarzy. Czy jest coś, w czym oni powinni się zainteresować? No bo dzisiaj młodzi piłkarze mają znacznie większą świadomość w ogóle, mają też ciekawe wzory i dobre wzory piłkarskie i na pewno ma Pan jakieś takie może, nie wiem, porady czy cokolwiek, co mogliby zrobić ze swoją karierą sensownego? Na pewno to jest prosta rada, którą ja się, że powiem, kierowałem. To jest inwestowanie w nieruchomości, tak? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem to jest dla piłkarza, to jest inwestycja w mieszkania pod wynajem, tak? Bo piłkarz nie rozumie giełdy, akcji, i to jest trochę hazard. No? Ja zawsze uważałem, że piłkarz musi inwestować bezpiecznie, tak? Długoterminowo i bezpiecznie. I jakby z własnego doświadczenia po prostu się przekonałem, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak naprawdę on najwięcej zarabia na boisku. Tak? Jak piłkarz zaczyna inwestować, tam szukać różnych takich trudniejszych, bardziej skomplikowanych interesów, to wtedy jakby zaburza mu się koncentracja na tym najważniejszym, tak? A na piłce, na przygotowaniu się do treningu, do meczu, odpowiedniej rehabilitacji, odpoczynku, jakby To jest najlepsza inwestycja, skupienie się po prostu na piłce i inwestowanie tylko bezpiecznie, tak? Długoterminowo, coś co można jakby upłynnić, tak? Szybko, tak? Bo mieszkanie można szybko sprzedać. Ja zawsze mówiłem,
inwestowanie to nie jest hazard. Piłkarze, wy musicie, to jest mnóstwo tam koło piłkarzy krąży doradców jakby finansowych, nie? Więc piłkarze są też chciwi, więc łatwo ulegają jakimś tam, że powiem, podpowiedziom, pokusom, że tam jest super biznesy i tam można tyle zarobić, a różne konstrukcje umów widziałem, no to jest mnóstwo takich hochsztaplerów, którzy tam chcą bardziej piłkarzy naciągnąć. Zawsze mówiłem konserwatywnie, tak? Bezpiecznie, żebyś nie musiał codziennie patrzeć na wykres, czy on jest zielony, czy on jest czerwony i się tym zajmował, tak? I to była taka moja w zasadzie jedyna rada, tak? Dla piłkarzy. Pamiętam nawet kiedyś właśnie pamiętam jeden z piłkarzy, grający, który tam się zajmował takim jakby tam wystawianiem piłkarzy różnym tam inwestorom, nie? Taki przyjaciel, taki piłkarzy, nie? I tak pamiętam kiedyś właśnie, jak Lewy przechodził do Dortmundu, już tam zaczął, wiadomo, było pisali, że miliony ma zarabiać, więc tam przyszedł do niego z tematem jakieś działki za kilka milionów, no więc spytać się, co Lewy się mnie spytał, co ja sądzę na ten temat. Ja więc powiedziałem, mówię, słuchaj, lepiej kup 10 małych nieruchomości za tą dużą sumę, niż jedną dużą sumę. No więc wtedy chyba odpuścił tą inwestycję. Nie? Więc ja zawsze konserwatywnie i bez żadnego ryzyka, bez długoterminowo, spokojnie, bo najlepsza inwestycja to jest inwestowanie w siebie i w piłkę, i w rozwój, które większe zwroty są, można wyciągnąć z boiska, bo jak się patrzy na to, jak piłkarze podpisują kontrakty, to nie ma lepszej inwestycji niż w samego siebie. Tak? Mm. A reszta to bym w ogóle, powiem, żadnego ryzyka, zero ryzyka, konserwatywnie, spokojnie, bo piłka to jest i tak dużo emocji, adrenaliny, testosteronu, w ogóle wrażeń i obok powiem... Więcej nie potrzeba już emocji dodatkowych. No to mamy informację dla młodych piłkarzy, dla młodych adeptów piłkarskich i naszej przyszłości piłkarskiej. Panie Żarku, bardzo dziękuję. Naprawdę wyczerpujące odpowiedzi. Trochę nie spodziewałem się, że uda nam się aż tyle tematów przegadać. Bardzo fajnie wyszło. Cieszę się, że przegadaliśmy. Ja zbieram podpisy, mam nową piłkę. Więc proszę się tutaj, już tych piłek mam 5, więc to jest kolejna, także żebyście mieli na uwadze. Ja dziękuję za rozmowę, bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że udało mi się też czymś zaskoczyć. Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do komentowania, łapki w górę, subskrypcje, co tam się robi na YouTubie oczywiście. Pana na Twitterze znajdziemy, prawda? Tak jest. Tak byście mieli... Nawet dzisiaj zacząłem Pana followować. No i super. Więc jakbyście mieli jakieś pytania do Pana Czarka, no to tam... A mogę napisać, że Elkę jest z koroną? Może, Pan już tak? Pamiętam, ktoś wpisywał też Elkę na jednej piłce, także śmiało. Później tak? Się mnie pytają, jak robię z jakimś piłkarzem Lecha albo z kimś, to później... W Poznaniu tego nie będzie problemu? Nie, jestem bezstronny, neutralnym, jestem osobą w ogóle w świecie piłkarskim. Także jeszcze raz dziękuję. Ostatnią historię opowiem, jak pamiętam, podpisał Lewy w Lechu Poznań, wychodzimy z sekretariatu, tam jakiś gość w biurze, tak po cichu mówi, panie Czarku, ja jestem za Legią. Tak? Pozdrawiam. Legia. Dobra, wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.